jesteśmy w otoczeniu przyrody. Jesteśmy na moim ukochanym terenie Polski. Tam, gdzie się urodziłem, w Warszawie. Z dziada pradziada jestem warszawiakiem. Kocham Polskę, kocham Warszawę. Kocham Polaków. Kocham wędkarzy. Ale... No, gruba ryba, wierzę. Ale nienawidzę mięsiarzy. Jestem... No chodź tutaj, nie bój, o Jezu. Opsa. O, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mucha. I to jest piesek, dzięki któremu jestem na rybach praktycznie codziennie. Powiedz, czy lato, czy słońce, czy lato, czy wiosna, czy słońce, czy deszcz, czy kleszcz, jesteśmy codziennie na rybach. Tak? Pomachaj Państwu łapką. Papa, musiu, papa, papa. Pa. Pierwsza moja wędka to w ogóle była leszczyna, bad leszczyny. Ja nie wiem, czy on miał 3 czy 4 metry, no 5 na pewno nie miał. Ale bad leszczyny, jeszcze pamiętam, na garażu leżał, czy lato, czy deszcz. Pamiętam, kiedyś siedzę obok stryjka, nazwijmy brata mojego dziadka stryjkiem. No i tak, stryjek jedną, drugą, trzecią, piątą, ja nic. No to wiadomo. No. No, bo stryjek ma lepszą wędkę. On mi dał, wziął moją. No oczywiście, założył odpowiednie ciasto, bo to głównie łowił na ciasto, na kaszę, czasami czerwone. Białych to nie, no białe to już było, słuchajcie, to arystokracja łowiła na białe. O. I on jedną, trzecią, czwartą na tą moją wędkę. Prosta sprawa. Dzisiaj myślę, że ja bym mu pokazał, nie mówię o jakiejś tyczce czy coś, tylko na te same sprzęty. Na te same sprzęty. Dzisiaj bym... Nie wędkarski. Dobra, stryjek umiera. Ja się poruszam sam. Poruszam się sam. I bardzo szybko trafiam na... że tak powiem, może nawet nie na grube ryby, ale trafiam na nadwisłę, gdzie są grube ryby. Ja tych ryb na początku nie widzę, nie, przede wszystkim nie słyszę. Dopiero później zaczynam reagować, że tu jest taki spław. Ten spław słychać, ten spław widać. Potem jest jakiś inny spław. Jest inna fala przy spławie. Potem już potrafiliśmy odróżnić spławy praktycznie każdej ryby, chociaż też się można pomylić. Lesz, klęń, jaść, brzana, sum. To są w ogóle inne spławy. No i słuchajcie, chciałem coś wam powiedzieć, a tu niestety mój wierny pies nie daje mi... Zobaczcie, o! No i... Przełamał patyka. Byliśmy tutaj na minus 24 na mrozie i byliśmy plus 39 na plaży i wszystko było dobrze. Powiedz, tak? Później, jak już mieliśmy drewnianą łódkę, to mieliśmy oprócz wędek asortymentu i equipmentu przy sobie, to jeszcze wiosło. Takie ciężkie wiosło nieśliśmy na sobie. Wchodziliśmy nad wodę. Łódka stała przy takiej zatopionej metalowej barce, która była wkopana do połowy w muł. Łódka była przypięta, wskakiwaliśmy na łódkę, odpinaliśmy skutki i pływaliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od tej barki i już byliśmy na rybach. I fajnie było, bo mieliśmy bambusy. Jak się rozwidniało tam, rzucaliśmy takie bomby, mieliśmy twarda. Właśnie tego typu bomby, słuchajcie, to są bombki na leszcza, krąpia, jazia, klenia, certę, brzany. A to jest spławik, który sam zacinał rybę. Jak on się zatapiał, on miał taki kształt, że
jak ryba go wciągała, to on szybko wyskakiwał do góry i sam ją zatapiał. Sam ją zacinał. No zobacz, jakie bąbki. To bąbka po moim stryjku. Jeszcze ją distalem, bo ona pękła. To ją ponakrapiałem distalem, żeby się dalej nie rozszczepiała. Ta bąbka ma około 50 lat. Znaczy, to co ja wiem, że około 50 lat. A ile ona ma, tego nie wiem. Ta bąbka ma na pewno 50 lat. O, to też jest kolejny spławik samozacinający. To dziwny spławik, nie? O, bąbka, słuchajcie, to też jest bąbka z stryjka. Też ma około 50 lat. Może więcej, nie wiem. Ale farba biało, niebiesko-czerwona, kolor ZOMO, kolor LSD, czyli milerosko-kwaśniesko-kaliszowy, cały czas się trzyma. Tutaj mogę wam pokazać, zobaczcie, skrobaczki stryjka, też około 50 lat mają te skrobaczki, kapsel. Desce. Mucha, chodź, tu skrobiemy. Zobaczymy, może działa. Chodź, mucha, chodź. Zobaczymy, czy... Słuchajcie, zobaczymy, czy działa. Działa. Tak? No działa ta skrobaczka, widzicie. O, tu druga skrobaczka. O, to już pojedynczy jest. Skrobak. Działa, słuchajcie. To są... Precjoza, które mają około 50 lat, a może i więcej. Można się golić. A to jest mój, słuchajcie, wypychacz. 21 lat. Miałem to, sobie zespawałem, wygiąłem. Wypychacz. To są o, tu jest fajna rzecz. Zobaczcie, tu jest mojego stryjka. Mojego stryjka z 1898 roku się urodził i są dwa rodzaje żyłek i tu nawet jest, słuchajcie, 5MT, 5 metrów T, nie wiem, o co chodzi, i tu jest 8 coś tam pod ruchą. Ale trzymaj, no nie wiem jaka to jest grubość. Ale słuchajcie, są to żyłki na pewno z lat 70. I są jeszcze. Jeszcze na dnie do ryby na to złowił. No tak. Zostaną do żywa. Także mam parę fajnych, ciekawych rzeczy w tym pudełku. O, jakaś bombka, słuchajcie, przeze mnie zrobiona, nie wiem na co. To jest z gęsiego pióra. Tak. Spławik. Następny. No to już jakiś wynalazek z lat 80. Dwa wypychacze! No jak się jeden zgubi, to jeden następny będzie w zapasie. Mój oko też ma. I kamienie do szlifowania, słuchajcie. Haczyków. Haczyków, tak. Nie wiem. Teraz hrabiostwo, to haczyk się wygnie, przegnie, stępi, to hrabiostwo wymienia haczyki, a kiedyś to mieliśmy 3-4 haczyki, ja miałem dwa na plenie, dwa miałem, tak. To wam pokażę, jak będę na tamach, znaczy na przelewach, nie wiecie, to są tamy w większości wy wędkarze, i wam pokażę, jak to było. Miałem dwa haczyki, tak, tempe, a łowiłem więcej kleni w ciągu jednej nocy niż dzisiaj w ciągu całego sezonu. Mając haczyki Made in Japan, Gamakatsu Owner i HGW, jak ich nazwał. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Oryginalny korek, z którego jeszcze można coś zrobić. No co tu jeszcze mamy?
O, jeszcze mamy stryjka. Oryginalną, myślę, że około 50-letnią drabinkę. Oryginalną. A resztę pozostawiam na wspomnienia, dlatego że wspomnienia są najpiękniejsze. Wspomnienia zostały zamknięte w tych naszych pudełkach. I nie ma nic piękniejszego jak wspomnienia. Samo rybaczenie, fajna rzecz, ale wspomnienia są najpiękniejsze. Wiecie, jakie jest fajne te pudełko? Czujecie to? Jak nie czujecie to, dziękuję, sio. A jak czujecie to, zapraszam do następnego odcinka. I poopowiadam wam, jak się łowiło brzany, sumy, leszcze, krąpie, certy. O, aż mi się roni łza w sercu. Piękna ryba. Jazie. Każdą rybę myślałem. A dziś to na fora. Co to nie się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie ma ryby. I dopóki będzie człowiek, nie będzie ryb. Już w takich ilościach, w takich pięknościach, jak ona była. Za moich pięknych, małolackich czasów. Także dziękuję wam i tym, którzy chcą uczestniczyć w następnych odcinkach, a uważam, że będą ciekawe, zapraszam was. Pa, pa, pa. I drugą. Pa, pa, pa. Tak? I to jest mój pies. Ja go bardzo kocham, wędkarski. My razem chodzimy wszędzie na ryby 366 razy w rok. Najlepszego życzę. Do widzenia. Przenieśliśmy się w inne miejsce i teraz wam pokażę, jak to kiedyś łowiłem rybki. Zobaczcie, składam wędkę. Zobaczcie, nie będę jej do końca składał, ale to jest wędka ta bardzo delikatna. To była bardzo delikatna wędka. Zobaczcie, no ledwo po prostu człowiek może ją utrzymać. Prosta jak nie powiem co. I to była ta delikatna wędka. To była na płotki, na jakieś tam leszczyki, coś tak jest. O. Teraz wam pokażę mocniejszą. Jak większe rybki brały. I tu już mi się złamała w pewnym momencie szczytówka. O. Tak, to dorobiłem sobie ze szkła. O, proszę bardzo. I to jest ta mocniejsza wędka. Zobaczcie. No, ciężko będzie rzucić, bo wychodzi skówka już. O, pęka w ogóle. I na taką wędkę łowiłem w nocy, z wieczora czasami więcej ryb niż nie jeden mądrala spinningista złowi przez jeden dzień. Przepraszam, niż nie jeden mądrala spinningista złowi przez całe życie. Raz doczepię do tego kołowrotek. Zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. To dysponowałem aż dwoma tępymi haczykami. Dzisiaj oczywiście to były haczyki takiej wielkości i dwa razy większe. Inaczej, jeden był takiej wielkości, to był mustad, kryształek, złoty, tępy jak diabeł. A drugi to był jakiś czarny taki haczyk. To jest haczyk jakiś 1.0. Tamten był jakiś 4.0. No i tak co piąte, to dziesiąte branie łowiło się rybę. Trzymał. Jak było uderzenie, to się... Uuu!
zacinało i siedziała ryba i zwijało się. A najlepiej pamiętam kiedyś, założyłem żywca, jak to już w późniejszym etapie mojego łowienia i puściłem, tu jest płytko, ale kończyły się kamienie i puściłem w takiej praktycznie stojącej wodzie kiełbia. Tylko przepłynęło 10 cm, spławik od razu łobodu, a ja cicić, nie ma. Dobra, założyłem drugiego kiełbę. No bo puściłem. Tylko wyleciało do wody, spławik do wody, bubu, aż wyskakiwał, a ja cicić, nie ma. Kurwa, bo co jest? Zwiększyłem trochę grunt. Dalej. To przepłynęło. Puch! Uderzył. Puścił. Kiełb. Został sam łeb i poszarpany. Tułów ogona nie ma. Praktycznie sam łeb trochę z tułowi. Założyłem następnego kiełbia. Miałem ich ze 20. Znowu rzut. Płynie, płynie, płynie. To samo. Buh! A ja... Jać! Nie ma. Znowu to samo. I tak 20 kiełbi pod rząd. Buh! Nie ma. Nie przyjdę następnego dnia. Przyjdę następnego dnia. To samo. Łapałem sadzę kiełbi, założyłem rzut. Jeszcze pamiętam, że rzucałem, no nie wiem, czy z tego kołowrotka, nie, na żywca, to już rzucałem z kołowrotka o stałej szpuli. To już można było, wiecie, fiznąć po prostu. Nie? Wiecie, o co chodzi? Widać, tak jak na spinnerze, nie? No i poleciało dalej, dalej, bo na początku bliżej, bliżej, ta ryba się przyspieszyła. I znowu branie. No ale wiecie, no człowiek jak małpa, nie? Też się uczy. No i mówię, no dobra, branie. Nie będę ciął. Więc zostawiłem. Memla. Podcinam, jest! Siedzi grzowy, gnie tego kija, gnie, spadł. Dobrze. W takim razie ponowimy. Znowu kiełbik następny. Jebu! Dalej. Płynie. Znowu. Puh. No to znowu nie podcinam. Czekam te ileś, tyle ile trzeba. Teraz wiem ile trzeba, wtedy nie wiedziałem. Bo! Siedzi! No to pyk, pyk, zwijam. Do brzegu. Wenda się gnie. Patrzę, taki sandacz ze 3-4 dni. Mówię, ach ty taki, nie taki. Mówię, ja chciałem klenia. Bardzo się zdenerwowałem na tym sandaczu. Dobra. Wrzucamy dalej. Następny kiełbik. Rzucałem, tak jak mówiłem wam, z kołowrotka ostałem szpuli. Dobra, poleciało. Płynie. Buh! Spokój. Już wiedziałem mniej więcej o co chodzi. Buh! Siedzi. Patrzę. Następny kiełbik. Rzut. Płynie. Sieci. Następny klej. I tak słuchajcie do oporu. Jeden, drugi, dziesiąty. A to były klenie. No. To były klenie. Nie klonki. Że ci wędkarze.
mają miarkę i mówią 40 coś, 50. To były klenie. Oczywiście to były już czasy, kiedy to było wiele lat po tym, jak zaczynałem łowić klenie na chraboszcze i na konie polne. Jak zobaczyłem, jakie klenie można łowić na żywca, to przestałem łowić na chraboszcze i konie polne, na czerwczaki, na stonki. Czasami sumek wziął, czasami sandar wziął, o konia nawet tak złowiłem. Jazia nie złowiłem nigdy na żywca. Rapy czasami brały. Rapa to jest inna w ogóle sprawa. Na żywca. Widzę, sobie można dzisiaj porobić taką żywcówką. Ja wam powiem, co można na żywcu zrobić. Pokręcić film. Bezrybny. Koniec. Na taką wędkę. Na taką wędkę. Łowiłem bardzo dużo i bardzo duże klenie. Dzisiaj, przy dzisiejszej technologii i technice, nawet nie pytajcie, przy tych woblerach, przy tych gumach, przy tym wszystkim, przy tych plecionkach, przy tych wędkach, nawet nie pytajcie, co by się działo. Ale dlatego, że ta technika właśnie wkroczyła, dlatego nie ma ryby między innymi. Bo dużo mięsiarzy, większość jest mięsiarzy, wędkarzy jak nie mięsiarzy, zabiera rybę. Weszły woblery, weszła guma. No i co? No i wyłowili tą rybę. Pokażę wam kołowrotek, który jak dostałem od wujka świętej pamięci. Myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi. Tak byłem szczęśliwy. Bo jak na tamten czas, to rzeczywiście to był jakiś taki dobry sprzęt. Ale wiecie, z takiego kołowrotka rzucicie dalej. Poza tym... Zobaczcie. Wiecie? Hamulec? Jaki w ogóle? No coś tam jest, no ale w porównaniu z kołowrotkiem z ruchomą szpulą, to można, wiecie co, pyk. Bo z kołowrotka o stałej szpuli tak nie rzucicie. Były takie kołowrotki, które do stałej szpuli, które można było przekręcić w bok i wtedy się rzucało. To też nie były takie rzuty jak z tego kołowrotka. On się nazywa, słuchajcie, Herkuly numer 98B. No tragedia, no. No tragedia. Porównując dzisiaj ten kołowrotek do kołowrotków za złotych 15. No są takie kołowrotki po 15 zł z ruchomą, ze stałą szpulą. I one są dużo, może nie są tak trwałe jak ten kołowrotek, bo on na pewno jest trwały. On wyjął, nie powiem wam ile ryb, bo i tak by się nie uwierzyli, a co mam gdzieś. Ale normalny kołowrotek, myślę, że nie będę wymieniał firmy, za 1000 czy 1500 zł nie wytrzymałoby takiej katacji, jaką przeszedł ten kołowrotek wyjmując przez tyle lat tyle ryb. Nie wytrzymałoby. To jest kołowrotek o takiej konstrukcji, jakiej jest, ale jest bardzo, bardzo, bardzo mocny, bo takie kiedyś sprzęty były. Tak samo jak i ten, za przeproszeniem, kurry, tka na wacie, bambus, którego możecie rzucić, kopnąć. A kopnijcie tak węgielek z milionami modułów, to kopnijcie. Oczywiście są to sprzęty dzisiaj, które mają inną akcję, więcej ryb można złowić, ale nie są tak wytrzymałe. Pokażę wam. Pokażę wam takie kołowroteczki różne. Spławiki. Zaklejmy coś tego, coś. Proszę bardzo.
Weź się. Co to jest w ogóle? To jest kołowrotek. Ja nawet nie wiem, słuchajcie, to jest jakiś zabytek. Ale to są bardzo trwałe zabytki, no. Rex, stary Rex. O! No to już arystokracja. Przerabianka, zobaczcie, o. Już to jakby wyręcało, wiesz. Tragedia po prostu, tragedia. Tu forelka, o panie. O, to inny. Zobaczcie, 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 zobaczcie. Przecież nędzia. Ale jak to ładnie chodzi, jak to wziął wtedy, za 40 czy 50 lat temu, taki wędkarz, to spuszczał się aż na sufit. Taki to był kołowrotek, panie, hamulec. No, taka podkładka będzie. Nawet nie chcę mi się odkręcać, filcowe. O, jaki przerzut. Co, nie chcę w ogóle mi się mówić w tym zakresie. Jakie były ryby? Na jaki sprzęt? No to pokazuję wam. No, na... Inaczej, nie można tego nazwać dziadostwem, bo to są wspaniałe wędki, które zostaną, przeżyją, mam nadzieję, jeszcze mnie. No. A potem to nie wiadomo, to pewnie spalą, wyrzucą potomkowie. No trudno. No zobaczcie, nawet się wykleił. No tu jeszcze moje te jakieś klejenie, coś. Tak. Wspaniałe rzeczy, wspaniałe wędki, wspaniałe ryby. Dziś więcej gadki o tych rybach, więcej gadki o tym sprzęcie. Mierzi mnie to, denerwuje mnie to. Co wam więcej powiem? Tyle. Kolega pokaże ten, no, fajnie wygląda to wszystko. To jeszcze wam dołożę batę, dobra?